Aby wspomóc rzeszowskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody w związku z epidemią koronawirusa, prezydent Rzeszowa podpisał tak zwany pakt dla przedsiębiorców. O ulgi mogą ubiegać się dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby prowadzące działalność w lokalach komunalnych, które na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 marca bieżącego roku musiały obowiązkowo je zamknąć. Te osoby mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy. Dodatkowo mogą starać się o obniżenie tych czynszów do wysokości 80%. To wszystko będzie obowiązywać w tym stanie zagrożenia epidemicznego. Druga grupa to osoby, które dobrowolnie zrezygnowały z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych ze względu na zagrożenie zakażenia się i przez to utraciły całość lub część dochodów. Mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 50% na okres trwania stanu epidemicznego. Muszą jednak udokumentować obniżenie dochodów, na przykład na podstawie raportów kasowych. Wnioski należy kierować drogą elektroniczną. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Dlatego indywidualnie, że mogą być takie sytuacje, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą w kilku lokalach i to niezwiązanych tutaj z lokalami, które należą do miasta. I oczywiście tą część dochodów też jakąś tam utracił. Więc on będzie miał proporcjonalnie, oczywiście nie będzie miał 80%, powiedzmy, prawda? Tylko mniej. W razie pytań rzeszowski magistrat prosi o kontakt telefoniczny.